Przed nami znajdują się dwa lodowate baseny w dwóch kolorach, czerwonym oraz zielonym. Przy każdym z basenów znajdują się ekstremalnie obrzydliwe przekąski, które będziemy musieli zjadać za każdym razem po zakręceniu kołem fortuny. Jeżeli byście wybrali czerwony basen, zostawcie suba z dzwoneczkiem. A jeżeli zielony, to zostawcie łapkę w górę, a my przechodzimy do losowania, w którym basenie wylądujemy. W dłoni trzymam dwie karteczki, czerwoną i zieloną. Którą dłoń wybierasz? Prawo. Zielony basen jest Krystiana! Tam są algi morskie, których nienawidzę. Idziemy skoczyć w stroje kąpielowe i zaraz wracamy. Jak widzicie, jesteśmy już kolorystycznie dopasowani do naszych basenów, a teraz najgorsze, bo musimy w nich usiąść. Ty pierwsza. To było tam z jakieś minus 50 stopni! Była nalewana studni, myślę ma z 17. Ej, przysięgam, że jak weszłam, to mało co mi stopy nie odmarzły. Dobra, ja się już nie ruszam. Ej, ona jest naprawdę zimna. Jest zimniejsza niż w basenie. Dobra, jakoś poszło. Mamy dawaj to koło fortuny. Kręcimy. I uwaga, co na siadanko? Numer 11, czyli ze stołu niebieskiego. Częstuj się, oto serek pleśniowy, niebieski, błękitny. Śmierć ale jak szaka wziąć... skarpeta. Ale musisz wziąć takiego solidnego gryza. Fuj. Okay. Musisz poknąć, bo jak nie, to wypadasz. Ale aromatu ma. Nie odpada na pierwszym, ale na pierwsze strzał od razu grubo. To jest dobre, ale nie w takiej ilości. Widać. Co robi? Ja już się potrafię bawić, pamiętaj. Stawia bardzo wysoko poprzeczkę, ja się zaczynam bać. Teraz ty. No dobra, to teraz ja. Daj coś łatwego, proszę. 13! Cały czas! To jest Chipotle Moli Dos. Co to w ogóle jest? To jest turbo ostry sos. Mielone papryki Chipotle w sosie adobo. Super. Jedyne co znam, to pakiet adobo. Nie, to wygląda źle! Nie taka ilość! Justyna, ja zjadłem dużo sera. Jaki zapach? Czekaj, bo ja muszę wiedzieć, czego ja się spodziewam. No. Nie, nie ma, trzeba od razu tego detonować. Jesteś hot babka, dawaj. Ale będzie przerąbane, coś mi się wydaje. Połykaj! Wychodzisz z basenu już? Jak nie wytrzymasz, to możesz wyjść. Aha! Ej, to jest turbo ostre. Ale połknęłam to nie rozmazując tego po buzi specjalnie, tylko połknęłam to razem ze śliną. No, może być ostre. Dobra, dawaj dalej. Mój numerek to... 1! Tak! Co to jest? Sok z duriana! Nie wierzę. No, to dzisiaj się nie będziemy całowali. Ja jestem tą osobą, której durian nie śmierdział. O tak, nalej sobie jeszcze do basenu. Ty się umyj tym... Przestań! Pokaż. Nie śmierdzi. O, jak nie śmierdzi? Ty jesteś niepo... Ej, nie, to ja nie czuję duriana. Ty nie czujesz duriana, ty jesteś jakimś... Co ty robisz? On jest nad ludziem. To jest nadludź. Przepraszam, bek durianowy. Dobre. Spróbuj łyka wziąć. Nie. Łyczka. Jak to capi mi z daleka? To jest dziwne, bo oni wszyscy krzywią się przed durianem, a mi durian smakuje i ja go nie czuję. Nie mam... Mnie on w ogóle nie obrzydza. Nie wiem, gdzieś tego zmysłu nie mam. Pokaż to jeszcze raz. Nie mam zmysłu smrodu duriana. Przecież to jest ohydne. Weź! Ej, nie sądzę. No bierz mi to stąd! Durian za burtą, lecimy dalej! Teraz ja! 9! Co to jest? To jest szprot w sosie pomidorowym! Mamy to! Ja nienawidzę takich ryb z puszek i w ogóle takich ryb! Otwieramy, tak jest! Szprota w pomidorach, pyszna ona jest! Ja ją naprawdę lubię! Fajnie, chcesz za mnie zjeść? Nie! Nabijaj i jedz, nie patrz się, ja ci mówię. Zawsze możesz wyjść z basenu i przegrać to. Jezu, Jezus! Dobra, mogę tyle? Pupuszki, co ty zwariowałaś? Pupuchy! Tak, pupuszki! Ja wypiję całego duriana, pół zjadłem z sera. Jak nie, to wychodzisz. Dobra, wezmę tyle, więcej. Ja jeszcze. Dwie łyżki muszę wziąć. To ma kręgosłup. No ma, ale mięciutki. Ty jak to wali! Gorzej niż durian. Ja bym się zżygał, jakbym to jadł. Przestań! Możesz wyjść. Sabotujesz. Możesz wyjść.
zjadam i połykam i koniec. I nie musisz drugą zjeść jeszcze łyżkę. Nie. Jezus. I co? I co? Złe? Dobre. W ogóle nie oddycham nosem teraz. Ściągnij czapkę i jeszcze jedną. Bo nic nie było widać, że zjadłaś. Nałóż, tego się nie nabija. Krystian, doba kręgosłupy, ja muszę te kręgosłupy wyciągnąć. Kręgosłupy są pożywne. No, tak? Może być. Jeszcze jedna. Za mamusię. Krystian, to jest już i tak szczyt moich możliwości. Jest okej, dobrze jest. Dobrze. Ja i tak to dokończę później, bo to spoko będzie. Ja nie mogę teraz oddychać nosem, żeby nie czuć tego smrodu, bo jak tylko go poczuję, to sobie miotuję, przysięgam. Zawsze możesz wyjść. Nie ma problemu. Teraz ja. Numer 6. To są jakieś shock ballsy rozpuszczone. Co to jest? Super kwaśne. Nie możesz się skrzywić, bo jak się skrzywisz, to odpadasz. Ale ty głupoty gadasz. Nie krzyw się. Odpadasz! Nie. Rozpuszczona guma, tylko że kwaśna. 2/10. Moja kolej! 8. Pęka. Bacon soda. Mówisz to coś? Wszystko mi to mówi. No postaraj się to wypić. Uwaga. Jak smakuje? To jest woda boczkowa, nie? Po smaku bekonu. Pij połowa minimum, bo możesz wyjść z basenu. Po pierwsze to jest gorące, bo jest na dworze chyba z 35 stopni. Jest. Po drugie to naprawdę smakuje bekonem, rozumiecie? To smakuje jak normalnie z patelni pieczony bekon. Byście znaleźli trochę wodą. Mhm. Możesz też sobie to zostawić do popijania czegoś ostrego, bo widzę, że masz dużo. Ale musisz pół wypić. Tak i co jeszcze? Frytki do bekonu. Jest w ogóle mega słodkie, jakbym piła cukier i wodę. A moja cyferka to, uwaga, 2. No to tak wiesz, z pół tubki. Tak. No co? Challenge to challenge. Wygląda to średnio. Więcej. Właśnie. Możesz zawsze popić swoją wodą zieloną. Co ty robisz? Nie pluj! Jedz! Chcesz napić? Nie, jestem twardy, ale gówno. Ale mocne! Pierwszy raz takie wasabi mocne jadłem. Blue Dragon. Nie jeszcze. Nie wiem, co jeszcze mnie czeka złego, ale durian za mną. I a wasabi przede mną za mną. Numer 10. Extreme Hot, 200 tysięcy skowili. Sprawdźmy to. Pachną ładnie. Ale nie masz jednego zjeść, masz zjeść 4. Wsadzam wszystko na raz. Zawsze możesz popić poczkiem, pamiętaj. Ale to będzie ostre na pewno. Oh fuck. Przegięcie. Możesz wyjść zawsze. Nie. Wychodź. Nie przegram z tobą dzisiaj. Czemu ty najostrzejsze rzeczy? Możesz wypić wody. Nie chcę. Co z tym? Jest na maksa ostre. Możesz zawsze wyjść, jak nie możesz. Nie. Dam radę. A mój numerek to... 5. Jakieś oryginalne takisy chili. Ale chyba nie aż tak chili jak twoje. Ja się męczę, przysięgam, ja tu siedzę i wypala mi twarz. Spójrzcie na to, wyglądają nieźle. Ostre, słabsze od Lace'ów Strongów. Ja umieram. Spoko. A ty. Najgorsze jest to, że już nic lepszego mnie nie czeka. 7. Ostre fasolki. O tak. Ta, która wypadnie, tą zjadasz. Jak wypadnie pomarańczowa, to jest Carolina Reaper. Albo habanero. Ja tu spłonę w tym piekle dzisiaj. Chcesz mnie zabić? To Misiek, to jest twój basen. Ale ja miałam trafić zielony basen! Tak, ja jeszcze mi nie przyszło po tamtym, dobra. Jak? Puknęłam. Git. Ja naprawdę tu się spalę. Może bym się coś w końcu napił. Mam coś tam jest.
trójeczka. Harzodusli Sour Candy. Zrobimy tak. Trzech różnych smaków. Dobra, już jest pewnie słodkie. Już powoli zaczyna być słodkie, ale... Od wasabi mam gardło podrażnione i jak to przełykam takie kwaśne, to aż mnie wygina. Mogę ci dać coś ostrego do tego? Nie. Ja ubieram kapelusz, lecimy dalej. Moja kolej. Numer 5. Kiss Barn! Czyli co to jest? Płonący pocałunek. Nie wygląda to przyjaźnie. Nie, ale musisz go całego zdetonować. Raz, dwa, trzy. Co to w ogóle jest? Jak smakuje? Nie wiem nawet do czego to porównać. A ostre? Jak chleb? Jak nasączony w ostrej oliwie chleb. Pikantna. Nie jest takie turbo ostre, jak myślałam. Dycha. Co to jest dycha? Dycha to jest, słuchajcie moi drodzy, oguraz mrożony, a nawet nie oguraz, tylko woda po kiszonym ogurasie. To jest pałka lodowa z wody po ogórkach. Ej, ale ty masz jakoś przynajmniej różnorodnie, bo ja mam same pikantne, a ty masz i kwaśne, i obrzydliwe, i ostre, i słone. Woda po ogórkach zmrożona. Spróbuj. Spróbuj. Nie, dzięki. A spróbuj. Wybąbiaj, Niunia. Słuchajcie, nie jest naprawdę to złe. Mogę ci takie robić z wody po ogórkach kiszonych, jak chcesz, nie ma sprawy. 5 na 10, da się przełknąć. Ja mam pomysł, zostało nam już mało tych słodkości, pyszności, różnorodności, więc zagramy kamień, nożyce, papier. Jeżeli ja wygram, to ja każę ci coś spróbować, a jeżeli ty wygrasz, to sama sobie wybierasz. Dobra. 3, po 3. Sama możesz sobie wybrać. Dobra, to ja wybieram zupkę. Zupkę? Bo znam już ten smak, ja nie chcę ryzykować innych rzeczy, bo wiem, że to jest ostre i wiem, czego mam się spodziewać, więc... Ta zupa jest naprawdę ostra i jest naprawdę dobra. Wow, no i dobra, zjedz to chociaż tyle, co masz na widelcu. Mi się wydaje, że cię zgniecie, nie? Postaram się, nie? Zgniecie ją, zgniecie. Nie ma opcji, że nie. To jest najostrzejsza zupka, 3 razy spicy. Ją jedliśmy w saunie kiedyś. Oh fuck. O nie, wysadziłam. Nie wierzę, że wodę z bekonu będzie popijała. Aaaa, ale ohydne połączenie! Łapka w górę za to! Dajcie coś do picia, bo ja nie mogę. Nie ma. Proszę! Woda z basenu! Daj coś! 3, po 3. Wybieram. To może teraz ja spróbuję zupkę. To jest Challenger. Kimchi, habanero, 350 tysięcy w skali Scoville'a. Zobaczcie jak to wygląda. Pewnie ostre to jest. Ale tak solidnie, solidnie, z chlebkiem, z chlebkiem. Najlepiej jakbyś tak wciągnął tak... Wszystko, nosem. Będzie z opóźnieniem kop? Bo na razie nie czuję. Nope. Co jest? Nic! Co jest? Ale lajcik! To mam wymieszane. Nie! 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 Justyna! Ściema. Jest pikantna, nie jest ostra. Wiesz co? Jakieś wifony są tej ostrości. Lecisz. Napój ten zeruj. Super, świetnie. Buffalo Wing Soda. 35 stopni Celsjusza. Stoi tutaj od godziny na dworze. Na pewno będzie przepyszna. 3, 2, 1... Champagne shower! Proszę. No świetnie, będę piła teraz wygazowane. A nie dość, że jej dżentelmen otworzy kulturalnie, to jeszcze na rzekach. Ale dobrze, bo połowę wylał. Zapach jak opona. No. Jak smażony laczek na asfalcie. No, naprawdę. Jak? Jeszcze. Albo wychodź z basenu. Po co ktoś takiego coś robi? Może zawsze wyjść! Nie wyjdę, dobra, dawaj. Kurde, te rośliny, algi, te glony jesz. Jak ja bym to trafił na początku, to od razu bym odpadł. Jezu, to też stoi godzinę na słońcu. Myślę, że takie algi fermentowane są dobre. Najlepsze! One są najlepsze.
Dźwigniecie to, zrobię to. Wy, moi kochani, zostawcie łapkę w górę za to, żeby mi się udało. Szaku, możesz nie żygać, bo mnie brzydzisz? No dobra, no. Szaku stoi za kamerą i... Cofa mu się. Przegrał! Przegrywał! Ucieka! Zobaczcie, jaki tchórz! Tak jest! Zwyciężam w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał się ten odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę, subujcie kanał, bo lecimy po milion. Wbijajcie na mojego Instagrama, link macie w opisie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, Farel to oglądał jad. Pa, pa!